Jesteś tu? Jesteś tu? Halo. Wołałem do ciebie. Wiem, że mnie słyszałeś. I słyszysz teraz. Nie wiem. Tak 30 lat minęło, zawsze byłem twoim synem. Różnie w życiu było, wiem. Nieraz przecież nabroiłem. Zawsze będę pamiętać, czego mnie nauczyłeś. Nieważne co i jak, zawsze do przodu uczciwie. Czas jakby zwolnił, zegar się zatrzymał. Wszystko jest tu inne, zapisana chwila. Jednak został obraz, miłość będę w sercu trzymał. Chciałbym bardzo ci powiedzieć, słyszysz, zajmę się rodziną. Pokazałeś jakbyś twardym, pokazałeś co się trzyma. Teraz poobserwuj z góry dokonania swego syna. Pokazałeś wszystkim siłę, teraz ja tu tonę w rymach. Twardy w życiu jak z metalu, nie jak rozpaczkana glina. Teraz wiesz i widzisz, tato, odpocznij, to nie finał. Życie tu na ziemi z nami przeminęło jak ta chwila. Ja na swojej linii czasu nadal lubię się zatrzymać. Pamiętając myślę trzeba, będę zawsze to wspominać. Choć nie mogę uwierzyć, że na ziemi cię nie ujrzę, to pewnego dnia cię spotkam, by zaliczyć znów powtórkę. Byłeś wielki za rodzinę, wiem, przyjąłbyś i kulkę. Nauczyłeś mnie wartości, kłamstwo nogi ma za krótkie. Wyczerpany przez chorobę i zmęczony chciałeś wrócić. Byliśmy przy tobie, by los ten odwrócić. I żałuję, że rok temu musieliśmy się pokłócić. Ty teraz zasnąłeś na to, żebym ja mógł się obudzić. Cześć! Ej, jaki masz obraz? Co ty słyszysz? Żyjemy w czasach, jak to widzisz? Gdzie obrazy przemykają nam codziennie przed oczyma. Cały czas. Pamiętajmy o tym, żeby skupiać się na tych najważniejszych obrazach. Iść dalej do przodu, pamiętając o tych, co odeszli. Pamiętając o naszych głównych założeniach, głównych celach. Spełniajmy swoje marzenia. Podążając za myślami, przemierzamy światami, nie zawsze zgodnie z prowadzącymi nas ścieżkami. Właściwy wybór, podjęcie decyzji, to rzecz święta. Czuję spokój, widzę obraz, wiem, że to ta ścieżka. Czym jest dla ciebie obraz, dla mnie czymś ważnym? To podstawa do dążenia nad kreowaniem własnym. Tworzymy go od lat, otwiera okno na świat. Widzę obraz, czuję, że w nim złych rzeczy brak. Rysuję oczyma lens, wie, czy to nie jest ważne. Piszę teksty, tworzę obraz przez wizualizację. Z każdym dniem, rokiem dopełniam swoją narrację. Mój transport to obraz przedstawiający te stacje. Wiem, że to nie jest koniec mojej podróży. Obraz pokazał mi miłość, której nikt mi nie zburzy. Tak niejednemu powiedział ostatni płatek tej róży. Szczęście omijając ciebie, drugiemu się przysłuży. Pomagając innym, wspólnie układamy puzzle. Uczymy się w ten sposób, co złe, a co słuszne. To od nas zależy, co pojawi się później. A dzięki temu zło zamykamy w próżni. A każdy dzień w pamięci ukaże się w obrazie. Podejmij decyzję, a jak nie to na razie. Mój obraz to początek, jeszcze nieskończony. Resztę obrazu skończę u boku przyszłej żony.